Cześć, dzisiaj atakujemy kolejny raz z transformującym się robotem, tak zwanym Transformersem. Tutaj, jak widzicie, jest Optimus Prime w pudełku, Transformers Generations, Oritoy, Alchemax, którego tutaj nie ma napisanego, Hero of Steel Optimus Prime. Lub jak to woli, Convoy, ponieważ figurka jest azjatycka, wydaje mi się, że chińska z Hongkongu, może z Japonii, chyba nie. Wyprodukowana przez firmę Oritoy na licencji Hasbro. Także jest to ten jeden z nielicznych licencjonowanych, nie knockoffów, nie third party Optimusów i ogólnie Transformersów, który no, nie wyszedł spod ręki Hasbro. Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ figurka jest bardzo ciekawa, bardzo chwalona w internecie. Niektórych rzeczy się boję, ale to zobaczymy po otwarciu. W każdym razie pudełko wygląda tak, jest to oczywiście dosyć duże, to jest bardzo ładna graficzka. Z tyłu jest dosyć słabo, ponieważ mamy tylko takie paskudne rysuneczki. Ba, paskudne zdjęcia właściwie. No i cóż, i tyle. Otwórzmy go, zobaczmy, jak Hero of Steel Optimus Prime od Oritoy wygląda naprawdę. Pamiętacie, jak mówiłem, że jest to jeden z nielicznych Transformersów, który jest wyprodukowany oficjalnie, nie przez Hasbro lub Takara. Jest to również jeden z nielicznych Transformersów, który się po prostu w nic nie transformuje. Od razu mówię, to nie jest figurka, którą można wziąć i zmienić w ciężarówkę, a po prostu figurka akcji i tyle. Ona ma za to o wiele, wiele lepszy zakres ruchu niż jakikolwiek Optimus przed nią, tak zakłada przynajmniej, ale nie może się transformować. Plusy, minusy, no pomyślimy. Ja na pewno jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego, ponieważ transformacja nie jest dla mnie jakaś bardzo wymagana, nie jest to rzecz, która być musi i już, ale z drugiej strony, jak go wziąć tak do ręki, zastanowić się, popatrzeć, to czuć, nawet ja czuję gdzieś tam z tyłu głowy, że a w sumie szkoda, że się nie zmienia. Ale naprawdę jest to mała wada, jeśli w ogóle można to uznać za wadę, ponieważ tak naprawdę trzeba wiedzieć, co się kupuje. Tak on wygląda. Jak widzicie, jest bardzo wystylizowany. Nie jest oparty dosłownie na G1, tak jak Masterpiece Optimus. Nie jest to tam G2, G17. Tak, Optimus, jak widzicie, przy okazji może mieć swoje działo na plecach. Ale jedno, co nie podoba mi się tutaj w tej stylizacji. Ja ogólnie nie jestem wielkim fanem stylizowanych figurek, tak naprawdę. Ale jedno, co mi się nie podoba tutaj, to jest to, że on ma dosyć, naprawdę bardzo, bardzo tutaj, jak widzicie, chudą talię. To jest po prostu talia osy. Tu jak wezmę karabin, nawet będziecie to bardziej widać. Z nim na plecach w sumie nie jest aż tak źle, bo go troszkę przynajmniej tutaj pogrubia optycznie. Ale tak jak spojrzeć, tu jest bardzo, bardzo Optimus chudy. Natomiast biodra ma gigantyczne, głównie przez te kółka. Kółka swoją drogą uważam, że są błędem, że znajdują się na tej figurce. Ale do nich myślę przejdę za chwilkę. W każdym razie właśnie tutaj o tej stylizacji chciałem powiedzieć. Nie jestem wielkim fanem stylizowanych figurek, ale przy Transformersach myślę można sobie spokojnie pozwolić, bo na dobrą sprawę każdy z nich może być w zupełnie innym stylu, naprawdę. Nie musi być każdy z G1, każdy z komiksu, każdy od Beja. Można sobie spokojnie mieć każdego, tak jak mówię, w innym stylu i będzie fajnie. Ten Optimus, zanim jeszcze przejdziemy do zakresu ruchu lub czegokolwiek, ten Optimus tak naprawdę jak patrzeć na jego rzeźbę, wydaje mi się delikatnie, chociaż może po zdjęciu tych kółek byłoby troszkę lepiej, tak jak zasłonię je teraz paluchami, to już nie widać takiego bardzo wielkiego dysonansu. Wydaje mi się, że on jest tak jakby w dwóch różnych skalach. Można by na przykład przykryć całkiem jego nogi i wtedy zająć się samą górą. Sama góra wygląda bardzo fajnie. Dalej jest powiedzmy troszkę chudy, ale sama góra ogólnie wygląda jakby była w fajnej jednej skali. I to samo wydaje mi się, że biorąc pod uwagę coś takiego, czyli zakryć mu górę, dół również jest bardzo fajny, jest po prostu bardzo, bardzo duży, bardzo ma masywne te nogi i również bardzo fajnie to wygląda. Natomiast całość właśnie przez to, że nogi są raz, że bardzo długie, a dwa, że tu ten tors jest taki mały, ten brzuchol, wydaje mi się, że to jest troszkę nie tak. Jeszcze oczywiście można by na przykład spokojnie tak zakryć i ręce i nogi, jak widzicie, również są idealnie do siebie dopasowane, ponieważ ręce też są bardzo wielkie. Jedno, co mi się strasznie podoba, to właśnie budowa rąk. A tutaj te ramiona, to jest super. Bardzo podoba mi się tutaj te takie pseudo rękawice bez palców, ponieważ ja bardzo lubię rękawice bez palców. To jest, no nie wiem, coś mają po prostu dla mnie. Jego głowa również jest bardzo fajna. Patrzę na niego z profilu, nawet przypomina trochę Gundama, co jest dosyć ciekawe. Za chwilę wam to pokażę. Jedna rzecz, w każdym razie tak jak mówię. Nawet zakrywając tylko to, tutaj jak widzicie, byłoby lepiej, gdyby po prostu miał grubszy brzuchol. Niekoniecznie tutaj na równi wszystko, ale troszkę delikatnie grubszy byłby o wiele, wiele fajniejszy. Także może by to wymienić, może będzie wtedy idealnie. W każdym razie, tak jak mówię, chociażby ta głowa, taka z profilu bardzo ciekawa, właśnie delikatnie Gundamowa. To wydaje mi się ta korona taka od Gundama pożyczona. Ale jest bardzo fajna, bardzo unikalna, mimo tego, że widać w nim od razu Optimusa, tak naprawdę.
Jedno jedyne, co bym w niej zmienił, to przy okazji jest pistolet, jedno jedyne, co bym w niej zmienił, to jego twarz tutaj pomiędzy maską nie wiem, czapką, pomalował po prostu przy oczach troszkę na czarno. Tak zrobiłem przy swoim masterpiece, tak ma Year of the Horse Masterpiece i wydaje mi się, że to jest perfekcyjne. Mógłby być tu również szary, też mogłoby być ciekawie, gdyby się odróżniało od maski. W każdym razie na czarno myślę, że byłby super. Inne miejsca na figurce. Tu ma, jak widzicie, symbol Autobotów oczywiście. Tu ma szyby. Szyby ładne, niebieskie. Tutaj jakiś mechanizm za nimi jest. Specjalnie ma przypominać klapkę od właśnie Masterpiece'a, czy może nawet z komiksu. Nie wiem, czy tam w komiksach to jest. W każdym razie wygląda jak przy Masterpiece'ie, gdzie schowana jest oczywiście matryca. Tutaj tej matrycy niestety nie ma. Bum. Wydechy. Malutkie, fajne, kompaktowe. Łapa, jak mówiłem, bardzo, bardzo gruba. Tutaj jest dłoń. Brzuchol. Brzuchol fajny, ciekawy. Tu w sumie jest ta jedna z największych stylizacji. Właśnie to ściśnięcie tej jego talii jak osy. Różne części się ruszają, ponieważ to pomaga wszystko w zakresie ruchu tej figurki. Koła. Te tutaj na górze potrafią się kręcić. I to, co odkryłem, można je również ściągnąć. Postaram się to zrobić delikatnie. O, proszę bardzo. Można tutaj ściągnąć. Jak widzicie, zostają wtedy takie tutaj bolce po prostu, które spokojnie można przed nawet zostawić albo po prostu obciąć. Moim zdaniem by bez tych kół, tak jak mówię, wyglądało o wiele, wiele lepiej. Spróbujmy ściągnąć drugie. Koła są oczywiście na plastiku, jest guma, także jest to bardzo ciekawie zrobione, bardzo fajnie, bardzo dobrze, tak jak powinno być po prostu. No i tak jak mówię, można ściągnąć i w tej chwili wygląda to już o wiele lepiej. Raz, że te koła właśnie nie są zbyt fajne, nie pasują mi tam po prostu. Dwa, bez nich nie ma już tej... Zobaczcie, już nie jest aż tak wielki. Jest o wiele mniejszy, o wiele lepiej to po prostu wygląda. Spokojnie możemy to nawet obciąć i tyle. Tym bardziej, że Masterpiece nie ma w tym miejscu kół, także moim zdaniem tak po prostu powinno być. Ale założę je, żeby nie było, że ja tutaj coś mieszam. Żebyście sobie nie myśleli, w każdym razie można. Koła się oczywiście obracają. Dolne już nie, dolne są na stałe przytwierdzone. Nie wiem, jak tutaj by trzeba się z nimi pobić, żeby ściągnąć. Tu mamy baki paliwowe, jeden, drugi. Stopy, bardzo fajne, duże. Stopy są na tyle stabilne, że myślę, że nie ma szans, żeby Optimus się przewrócił. Szczególnie, kiedy stoi na dwóch. Tu jest troszkę diecastu. To wszystko takie ładne. Tu i tu jest diecast. Może jest go więcej, chociaż wydaje mi się, że skupia się tylko tutaj. Na pewno to jest bardzo zimne w dotyku. Także to na pewno. I może tak, zakres ruchu. Zajmę na chwilę broń. Broń przyczepia się. Do broni przejdziemy za chwilę. Przejmę się tym tutaj, do pleców. I spokojnie możemy później obracać. Zdejmę, jeszcze rzućcie okiem szybko z tyłu. Bardzo tutaj ładny. Bardzo fajny. Kolory ma też troszkę inne niż oficjalne Optimusy. Znaczy Masterpiece'y choćby. Tu przy okazji, jak widzicie, jest Hasbro Oritoy 2016. Kolory ma inne, bardzo fajne. Trzeba się do nich przekonać, ale są dosyć ciekawe. Takie metaliczne, bardzo ciekawie wyglądające naprawdę. Zakres ruchu. Głowa jest na stawie kulkowym. Właściwie podwójnym stawie standardowo japońskim, czyli na dole i na górze szyi. Jest trzymana w miejscu tutaj przez ten taki kołnierz szary. Da się go spokojnie wyjąć, zdejmując głowę, także jak komuś przeszkadza, nie ma problemu. Ręce strasznie strzelają. Wychodzą tutaj, tu, jak widzicie, po pierwsze tu jest staw, delikatnie podniesienie. Drugie, tak, więc tyle da się je na bok. Bez podnoszenia tego stawu jest mniej więcej tyle, także różnica jakaś tam jest. Obrót w bicu, podwójne zgięcie w łokciu. Tutaj na górze chodzi bardzo fajnie, na dole jest trudniejsze. Ale idzie, jakoś idzie. Jak widzicie, jest w miarę głębokie. O, rękę można nawet wyjąć całkiem. Dłoń, tak, tutaj. Tam jest staw kulkowy. Tu jest staw kulkowy, tu można sobie nią poruszać na wszystkie strony. Palce te trzy ruszają się razem, kciuk w ogóle i ten zginany jak u Masterpiece'a. Ruch tutaj po pierwsze w pasie. Po drugie tu, jak widzicie, w klacie jest świetnie. Tyle do przodu. Do tyłu odrobinę. No jeśli tu jest neutralnie, to do tyłu trochę. Na boki obrót powyżej nie do końca. Tu się wszystkie części ładnie ruszają. Najfajniejsze, staw tutaj w cyckach. Jeśli chce się zbliżyć troszkę ręce Optimusa do siebie. O, sami widzicie. Tutaj klata się po prostu ścieśnia. Wygląda to bardzo fajnie i takie właśnie rzeczy bardzo, bardzo lubię na figurkach. Teraz jak widzicie, tutaj plecy się rozchodzą. Świetna sprawa. Przy okazji można to fajnie wykorzystać, na przykład, żeby zasymulować oddychanie u Optimusa. Jak widzicie, cały ten ruch w klacie, gdyby Optimus oczywiście miał oddychać, no. Naprawdę świetnie wygląda, się może nie ruszać, tylko jedynie klata, ramiona. Super sprawa. Bardzo fajnie. Nogi.
Tak, to jest ruchome, także to jakby przeszkadzało w ruchu, to można przesunąć. Rusza się też samo z nogą. Jak widzicie, do przodu jest idealnie, lepiej nie może być. Do tyłu również jest super idealnie. Na zewnątrz tyle. Ale to jest tylko wina tego koła, na które ja już narzekałem. Koło po zdjęciu, zobaczcie, hopsa. I noga idzie całkiem na całego, że się tak wyrażę. Drugie, dla porównania, z kołem tak, bez koła tak. Także jak widzicie, nawet gdyby tutaj obciąć tutaj ten pałąk, noga by szła jeszcze delikatnie dalej. Także byłoby idealnie wyszpagatowany. Także tak jak mówię, tych kół najlepiej się moim zdaniem pozbyć. Można je sobie spokojnie później gdzieś przekleić, choćby nawet niżej. Bo tutaj tylko przeszkadzają. Obrót. Przy okazji tutaj mamy na jajcach ochraniacz. Jest w kolorze karoserii, jest czerwony. Na Masterpiece z tego co kojarzę jest niebieski. Także taka tam różnica. Kolana. Podwójne zgięcie w kolanach jest idealne, lepsze nie może być. I jest cudownie zbudowany, już wam pokazuję. Po pierwsze mamy tutaj zgięcie na górze, które jest niczym wielkim. Po prostu zgięcie, dotąd. Po drugie mamy tutaj idealnie, świetnie zbudowane zgięcie w stylu Iron Mana, choćby od Sentinela. Czyli, zobaczcie, tu się chowa. Tu się chowa i wtedy tu, cyk, cyk. I do tej dziury wchodzi tył góry nogi. No to jest po prostu cudowne. I zgięcie jest pięknie pełne. Stopa do przodu, do tyłu, troszkę jak widzicie, na boki i zgięcie w palcu, także Optimus spokojnie może na paluszkach sobie nawet stanąć, wyginać się niczym Michael Jackson. Także sporo tego jest i co najważniejsze, to jest naprawdę mega ruchoma figurka. To nie są tylko stawy i tyle. Optimus potrafi również bardzo, bardzo ciekawe pozycje przyjąć. Na przykład proszę bardzo, lecące kopnięcie. Macie innego Transformersa, którego potrafi to zrobić? Może być Rider Kick, gdyby Optimus był Kamen Riderem. Fuch, tak. Może, a co on może, biec? O, cyk. Tylko jedno, czego mu brakuje, tak naprawdę to podstawka, ponieważ jedyne jego akcesorium to jest karabin. Bardzo, bardzo przydałoby mu się właśnie jakaś podstawa, która by go po prostu mogła trzymać tutaj na pałączku za plecki i byłoby super, ale Optimus może biec. To, co pokazują na pudełku, czyli może by sobie spokojnie nawet kucnąć. Zobaczcie, na kolanach może, o, być na stopach, tak. Możemy go spokojnie na jedno kolano dać. No jest cudownie, po prostu jest cudownie. Zakresu jest co niemiara ruchu. Dzięki tej ściskanej klacie, różnie ruszanych rękach, można na przykład, nie wiem, no trochę poboksować. Zaraz może znajdziemy jakąś tam postawę. Powiedzmy tak, puch. Takiego strzała można komuś zadać. Jakiemuś Megatronowi, prawda? Puch. Ba, można nawet Falcon Punch. Siuch. Można iść za ciosem, że się tak wyrażę, i zrobić nawet Shoryuken. Także Optimus jest po prostu genialnie, genialnie ruchomą figurką. Jedno też co, to nogi tutaj są na tych stawach takich z przekładniami. Jak widzicie, tutaj to po prostu sobie przechodzi. I no, kwestia ułożenia nóg. Można mieć je tak, z miednicą bardzo po japońsku do przodu. Można je mieć tak. Czyli bardzo, bardzo do przodu sama figurka. Najlepiej by było, szczerze mówiąc, tutaj znaleźć sobie pozycję pomiędzy jednym a drugim. Czekajcie. O, tak. I wtedy on będzie stał równo. Także bardzo szkoda, że producenci, że Ori to nie trafili na to właśnie taką pozycję neutralną, ponieważ tak on będzie wyglądał najlepiej. Ale na szczęście, jak widzicie, mimo tego, że stawy bardzo lubią sobie przeskakiwać na odpowiednie miejsce, to da się pomiędzy nimi ładnie też złapać. No i dobra. Najważniejsza rzecz, w sensie, że najważniejsze akcesorium, bo jedyne, mamy działo Optimusa. Jak widać, jest wzorowany na tym oczywiście jego z G1, ale jest o wiele fajniejsze, jest o wiele większe. Teraz już nie wygląda po prostu jak jakiś pistolet plazmowy, a karabin. Po drugie, tu ma ruchome to, nie wiem, coś z tyłu, żeby można było spokojnie dać do ręki. Tak wygląda ładnie neutralnie, tak wygląda ładnie w ręce. I to, co mi się podoba, to po prostu jest mega fajnie futurystyczne i w takim dobrym znaczeniu, bo ja z reguły nie lubię właśnie takich dziwnych, futurystycznych broni, szczególnie w komiksach, natomiast to wygląda świetnie. Ten magazynek z laserem, z plazmą mi się super podoba. Tutaj to, ta energia i po prostu widzę, że on mógłby fajnie strzelać. A tutaj te dwie takie zwężające się belki też świetnie wyglądają. Tu oczywiście można złapać.
Jest dwutonowo ładnie pomalowany. Jak widzicie, kolor plastiku to jest tutaj ten taki z tymi perełkami. Pomalowany ładnie na biało-czarno, znaczy na matowy czarny, świetnie wygląda. I działko oczywiście można oddać do ręki. Tutaj mamy dziurę, do której się wciska taki dings. Trzeba je dać głęboko. Tu wtedy widzicie, podnosimy tył, bo jak się go opuści, to nie będzie najlepiej. Tak, tak, cyk i wtedy palec nawet ląduje na spuście. Działko jest fajne, wielkie, dosyć, znaczy nie jest ciężkie, ale potrafi Optimusa po prostu przechylić do przodu, więc trzeba uważać i złapać je w odpowiedni sposób. Można je delikatnie w dwie ręce wziąć, chociaż ono jest na tyle duże, w sensie grube, że no, troszkę się nie mieści na klacie Optimusa, żeby je tak sobie położyć. O. Ale jakoś tam na pewno się będzie dało, bo poza tym on potrafi tego z jednej ręki strzelać. Jeden minus, mankament jest taki, że tutaj teoretycznie tutaj tą krechę się wsadza w dziurę, ale to lubi wypadać, właśnie jak zresztą widzicie. Trudno jest złapać w taki sposób, żeby nie wychodziło. No ale cóż, nie wszystko może być idealne, no nawet Optimus nie może być ideałem. W każdym razie fajna rzecz, można mu oczywiście nawet zrobić, zgiąć łapę, o, zrobić coś takiego, że dajemy działo na plecy. Rękojeścią, myślę, że uchwytem do góry tak jest sensowniej. I wypozować go tak, żeby on go po prostu mógł sobie złapać na plecach. To jest super. No i ludzie, ja jestem naprawdę mega zadowolony, że kupiłem tego Optimusa. Ale żeby was jeszcze może przekonać, bądź nie, mamy tutaj porównania. Po pierwsze z Masterpiece'em. Jak widzicie, Ori Toy jest delikatnie od niższy. On ma 23 cm, ten ma ze 24, tak do czubka głowy. Jak widzicie, jeden i drugi to jest Optimus Prime. Mają w sobie delikatne różnice, to jest oczywiście przemalowany przeze mnie Masterpiece. Ten wygląda tak. Mają głowy bardzo podobnej wielkości, z tym, że ta temu pasuje troszkę lepiej, ma ten tors mniejszy. Ale obaj są bardzo fajni. To już jest kwestia tego, po prostu, czy się woli naprawdę klasycznego Optimusa, czy taką po prostu inną wariację na jego temat. Ja w tej chwili, szczerze wam powiem, gdyby ten był troszkę poprawiony, nawet miał no, ten głupi tors, gdyby miał fajniejszy, tutaj to wszystko klata, nawet gdyby go zrobili tak, czyli że tu ma brzuchol fajnie, ale się rozchodzi i klata jest jeszcze szersza. Wtedy by było jeszcze lepiej, bo jednak tego mi troszkę brakuje. Wydaje mi się, jakby tutaj to wszystko było delikatnie zbyt małe. Głowa spokojnie mogła być nawet delikatnie większa. Wtedy by było na 100% dobrze, teraz jest powiedzmy na 95%. Jest mimo wszystko bardzo fajnie, szczególnie jak się go wypozuje. No ale tak, to jest to. Masterpiece Ori Toy. Kolejny Masterpiece, czyli konkretny klasyk Grimlock. Tym razem już bez żadnego przemalowania. I w trybie dinozaura. Jak widzicie, pasują również bardzo fajnie, bo tak jak mówię, ten jest praktycznie rozmiaru Masterpiece'owego Optimusa. Także nie ma najmniejszego powodu, że mieli się nie pasować. I o ile jeszcze powiedzmy tamten Optimus Masterpiece był, no, miał jakieś tam chudsze te łapy, jakieś takie bardziej proporcjonalne, tak tutaj w trybie robota Grimlock jest na tyle ciekawy, że spokojnie myślę do tego pasuje. Chociaż on tymi nitami ma po prostu o wiele, wiele więcej szczegółów tutaj, tu, to wszystko. Ten jest mocno uproszczony, to też jest warto zaznaczyć. Kolejny Transformator i tym razem już największa odskocznia stylistyczna, czyli Bayformers. Tym razem jest to Bumblebee. Niedawno recenzowany, także możecie go sobie spokojnie zobaczyć. To jest Battle Hornet. Też skala Masterpiece, można powiedzieć. Bumblebee ma mniej więcej 17 cm, Optimus, tak jak mówię, 23. I to jest to, o czym mówiłem jeszcze wcześniej, że moim zdaniem Transformersy są na tyle różnorodnymi organizmami, tym bardziej, że to są roboty, że i ten spokojnie mogą na tej samej planecie funkcjonować, mogą spokojnie tak wyglądać. Możecie mi powiedzieć, czy to jest jakieś dorabianie filozofii, ale szczerze mówiąc, spójrzcie po prostu na nasz świat. Jak buduje się roboty humanoidalne w Japonii, jak to robi się w Stanach, jak to robi się gdziekolwiek indziej. Różnią się bardzo. Bay poszedł w to, Japończycy poszli bardziej w pudła, w Gundamy. Proszę bardzo. Także i to spokojnie można się pasować, nawet na półce. No i kurdebela na sam koniec, bo czemu by nie? Już tym razem nie robot, a Zangief. Chociaż gdyby ją przemalować to na mecha Zangiefa, to wtedy byłby i robotyczny. Ale tak wygląda. Zangief, Optimus. Szczerze mówiąc, Zangief spuściłby mu mocne manto. Chociaż z drugiej strony Optimus teraz tak fajnie się rusza, że spokojnie może by nawet walczyli łeb w łeb. No i zobaczcie, jak Prime się do was tutaj wdzięczy. Czy ta figurka wam się podoba, czy nie? Chętnie przeczytam w komentarzach, naprawdę dajcie znać, bo jestem ciekaw, co myślicie o Transformersie, który się nie transformuje tak naprawdę. I czy taka stylizacja Optimusa wam pasuje? Mnie naprawdę bardzo, ja się bardzo cieszę, że go kupiłem i... Na razie tyle. Rzućcie okiem na wszystko, co jest na ekranie, czyli wybraną przez YouTube'a dla was recenzję, zróbcie subskrypcję u mnie, zobaczcie mojego Patronite'a i rzućcie okiem na to, co dzieje się w kadrze ci w oko, czyli też im dajcie suba. No i tyle. Do następnego ludzika, na razie.